A więc ciąg dalszy robienia rurki LED-owej ze świetlówki. Bierzemy sobie jakiegoś starego tepelinka. Może stary, bo żółty. Oczywiście jakaś kamera. Jakiś zasilacz. To praktycznie się nie daje do niczego, bo routery są już w telefonach. Mam tu zasilacz. Ile on tu ma? Ojejku, trochę źle widzę tu. Ma 1,5 ampera, no to i wystarczy. Mam taki zasilacz. LEDy kupiłem za 10 zł w internecie, 1 metr. I tak. Bez skrupułów. Tnę. Wtyczkę. Rotuję sobie teraz. No i tu muszę obdziubać trochę. Takiego. Nie jestem żadnym elektrykiem, ale coś tam kumam, bo zrobiłem sobie wcześniej. O, dokładnie schodzi. Mamy drugą. Musimy to zaprawić, te końcówki trzeba zaprawić cyną. Pożyczyłem sobie oczywiście lutownicę. No i końcówki mam zaprawione. Zasilacz trzeba podłączyć, dlatego żeby sprawdzić biegunowość, który gdzie ma być podłączony. Ach, kurczę. Jestem kompletnie nieprzygotowany, ja nie wiem, no. I teraz tak. Który do którego? No. Zimne, białe, najlepsze. Lutownicę muszę przerobić. Staram się to szybko zrobić, ale jakoś mi to nie wychodzi. No. I teraz tak. Sprawdzamy, czy jest przylutowane. Oczywiście, że tak. I teraz podłączam tą taśmę. Oczywiście. Oczywiście świeci bardzo ładnie, nie?
następnie pokażę, jak się robi świetlówkę. Wydobywa się ten końcówki, dwie uzwojenia, no i się jak ją czyści, żeby po prostu mieć rurkę szklaną, którą się zasilikonuje z dwóch stron i mamy świetlóweczkę tak szczelną, że te świetlówki, które oni sprzedają do akwarium za 130 zł najtańsza, tam chyba jest 12 albo 13 watowa, zalepione LEDy są silikonem i okazuje się, że te LEDy padają jedna po drugiej, już praktycznie pół listwi mi świeci tylko. Także będę teraz za chwilę robił bańkę szklaną do LEDów. Następna czynność, jaką chcielibyśmy, to jest świetlówka T8. Oczywiście wiem, że szkodzę środowisku, ale trudno się mówi, jeżeli nie można czegoś takiego dobrego kupić, to robimy to tak. Łapiemy za te bolczyki, wyrywamy to żywcem. Następnie, ja nawet śrubokręta nie mam w chacie, nie? Muszę wszystko pożyczyć. No i coś takiego to rozdziubiemy, rozchylamy to aluminium. Można to troszeczkę coś takiego. I tu jest taki dzyndzelek w środku, to najlepiej śrubokrętem. To jest takie, robimy, naciskamy to i łamiemy, pyk, i tam strzeliło to. No i sobie możemy to roztegować, rozwiercić nawet, bo tam jest coś takiego, że jest miękkie. To wpadnie do środka, bo takie małe zwojonko tam jest. Ja na tym się nie znam, nie wiem, co to jest. Mamy teraz wielką dziurę. I to samo robimy z drugiej strony. Tak, a później co robię? Jak chcę to wyczyścić cały ten, o patrzcie, nawet tutaj wyleciało to coś tutaj, to białe, ta mączka. Ja robię coś takiego, że biorę od szczotki kuchennej, ucinam włosy i zawijam to na takim pręcie sobie i wkładam do środka, wlewam trochę wody i czyszczę, 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 aż do taki wyciąg trzeba zrobić sobie. Aż wyjdzie to wszystko, wypłukuję, wiadomo, że wylewam do jakiegoś słoika tą wodę, żeby środowiska nie zanieczyszczać, ale no i co z tym dalej zrobię, tak to gdzieś wyleję w końcu. No ale to wylewam w takie miejsce, że na beton gdzieś, nie? A to z betonu i tak spłynie. Nie wiem, to chyba, co tam jest, pewnie jakaś rtęć pewnie, nie? No, szkodliwe coś na pewno. Nie, to nie od tego. No i coś takiego mam już, przygotowane nawet. A tu mam wyczyszczoną rurę. Tu na końcu zawsze zostanie, bo można nam doczyścić. A to nieistotne. Nawet szczerze mówiąc, ja bym chyba nawet tego nie czyścił. Światło idzie ładne. Tu mamy coś takiego. Tylko tu zrobiłem źle, bo tu uciąłem. Pierwszy raz to ciąłem, nabijałem sznureczek na ogniu. Podpalałem sznureczek do wody, pyk, ale to nierówno się utnie. To musi być tak jak z tej strony. Wejście i wyjście to musi być takie coś. No i teraz... Wkładamy sobie LEDa. Oczywiście za długie, trzeba to przyciąć. Przycinamy. No tu gdzieś go przytnę. Dobra. Szczerze mówiąc, na oko to uciąłem, ale nie przymierzyłem dokładnie. Ale one kosztują 10 zł te LEDy, także żaden majątek. A zasilacze to każdy ma w domu, także od telefonu oczywiście nie pasuje, za słaby. No prawie dobrze, no jeszcze troszeczkę.
Jeszcze to muszę uciąć. Teraz będzie gicioł. No i mamy tu rurkę już. Zatkam ją jakimś papierem albo foliówką tutaj, żeby nie latało mi to. Tak, to jest prowizorka na razie, bo silikonu dzisiaj nie kupiłem. Zapomniałem o tym. Chciałem taki film zrobić konkretnie już na sam koniec, nie, żeby było już szczelne nawet. I proszę. I mamy Gwiezdne Wojny. Elegancko świeci, za każdym razem można umyć. Szkło bardzo dobrze oddaje ciepło na zewnątrz, że LEDy się nie przegrzewają. I w sumie takie kupiłem chyba 50-30, coś takiego to były, nie? Fajne są. Mocne światło. Nie kupujcie tych ciepłych, żółtych, bo to wygląda, jakby ktoś piwa nalał do wody. Także to jest fajne. Taką rurkę przyczepiamy sobie. Ja mam w sumie 2,5 rurki takiej. No i waty żadne praktycznie, a rośliny, zaraz wam pokażę, nie? W tym momencie, jak to rośnie, przekręcę kamerę. No i tu wcale nie trzeba, nie wiadomo czego, rośliny pięknie rosną. Lotus bardzo ładnie rośnie, nie do góry, tylko cały czas jest taki sam ładny. Może zoom jakiś zrobię? No, także akurat teraz mi wychodzi to. No, rybki się cieszą. Dobra, na razie, dzięki.